Cześć, jestem Weronika i jestem w ruchu od 6 lat. Moja przygoda z oazą zaczęła się w 2017, wtedy pierwszy raz pojechałam na rekolekcję. To była oaza nowej drogi pierwszego stopnia. Chociaż w zasadzie z ruchem Światło Życie jestem związana od maleńkości, bo moi rodzice są w domowym kościele. No i właśnie w tym 2017 postanowili wysłać mnie na moje pierwsze rekolekcje młodzieżowe. Ja bardzo nie chciałam, bardzo się stresowałam, oni praktycznie siłą mnie tam wysłali. Jedyną kartą przetargową było to, że jadę z moją przyjaciółką. No i okej, pojechałyśmy i tak naprawdę dla mnie to była taka miłość od pierwszego wyjazdu. I już potem bardzo chciałam wracać. Dokończyłam formację na Oazie Nowej Drogi, ale byłam taką oazowiczką z doskoku, powiedzmy, czyli tylko rekolekcje, a nic poza tym w ciągu roku. Dopiero po OND3 zaczęłam się formować w ciągu roku i to dało mi taką dodatkową siłę, bo poczułam moc prawdziwej wspólnoty, czyli tego, że jednak mamy tych ludzi na co dzień, spotykamy się raz na tydzień, czasami trochę rzadziej, ale właśnie możemy porozmawiać z nimi o Bogu, o naszej relacji z Panem Bogiem, budować między sobą relacje z ludźmi, którzy myślą tak jak ja, czują tak jak ja, są tak samo dziwni jak ja. I też później, wiadomo, następne rekolekcje, następne jakby jakieś przeżycia, potem nastał COVID. W COVIDzie szczególnie doceniłam właśnie wartość wspólnoty, bo jak nie można się było spotykać na żywo, to był prawdziwy dramat. I później ta radość spotkania i tego bycia ze sobą w takiej radości dzielenia się naszymi przeżyciami. Bo wiadomo, w COVID-zie było więcej czasu, więc można było bardziej budować relacje z Panem Bogiem, no ale z ludźmi już było ciężko. Więc jak nadszedł ten czas, kiedy można było to wszystko połączyć, no to było za to chwalić Pana Boga. No i później po moim ONZ2 odkryłam nową wartość, czyli mówienie o Panu Bogu i o tym, co On nam daje, bo zostałam animatorką. I to też daje radość. I to taka radość służby to jest coś, co też totalnie doceniam w oazie, że nie tylko dostajemy, ale też możemy dawać. I to nas buduje bardzo. I w sumie to jest to, co daje mi oaza. Właśnie radość ze wspólnoty, z tego, że mam wspaniałych przyjaciół, których tutaj poznałam. Właśnie też to, że mogę służyć, być z innymi ludźmi też w tej służbie i też cieszyć się z nimi po prostu byciem razem, jakkolwiek to brzmi. Z innych rzeczy, które dała mi oaza, to jest takie zaciekawienie liturgią i dostrzeganie w niej czegoś więcej niż po prostu obowiązku. To jest coś, co szczególnie dała mi oaza nowego życia drugiego stopnia i szkoły liturgii. Nie wiedziałam, że liturgia może być tak ciekawa, serio. I jeszcze z takich rzeczy, które oaza mi uświadomiła, a tak naprawdę formacja w oazie mi jakby doprowadziła mnie do tego, to jest przeświadczenie, że Pan Bóg ma dla nas plan i prowadzi nas naprawdę w dziwne miejsca, ale te dziwne miejsca albo prowadzą nas do czegoś dobrego, albo są miejscami, w których o dziwo zaczynamy czuć się dobrze. I myślę, że dlatego warto dołączyć do oazy, bo tutaj budujemy wspólnotę, która pomaga nam budować relacje z Panem Bogiem. Dlatego jeśli ty szukasz swojego miejsca w kościele, to zapraszamy do oazy. Tutaj naprawdę przyjmujemy wszystkich z otwartymi ramionami i z pełną radością, że chcesz z nami budować tę wspólnotę.